To jest tak, że my potrzebowalibyśmy tańszych mieszkań, ale nie tańszych, dlatego że deweloperzy je obniżą ceny, tylko tańszych, dlatego że będzie je taniej budować, bo na przykład samorząd odda grunt w zamian za coś, bo skarb państwa albo jakieś agencje rządowe oddadzą grunt, bo ktoś tutaj jakiś sensowny program budowy tanich mieszkań wprowadzi. To w ten sposób powinno działać. Cześć. Nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach, twoich pieniądzach. My Polacy uwielbiamy nieruchomości i ten temat już w zasadzie nie wszedł do mainstreamu. On można powiedzieć pod słowem inwestycje, główne potrzeby, najważniejsze wydarzenia. On w zasadzie już gra pierwsze skrzypce od wielu wielu miesięcy, a momentami stał się też wręcz Polityczny, ale tysiące Polaków po prostu myśli teraz, czy kupić mieszkanie dla siebie, bo zaraz ceny urosną, albo kupić teraz, bo wejdzie jakiś program, albo poczekać, bo właśnie wejdzie jakiś program. I tak moglibyśmy sobie zadawać wiele, wiele pytań, bo to jest bardzo istotna potrzeba wielu odbiorców tego kanału. Po prostu gdzieś mieszkać musimy, i to nie tylko o inwestycje chodzi. Dzisiaj o tym rynku mieszkaniowym porozmawiamy, ale na konkretnych, bardzo fajnych danych. Ja oczywiście tych danych nie mam, ale mój gość takimi rzeczami zajmuje się od wielu lat i doskonale go znacie, jeśli słuchacie podcastu regularnie, bo gościem w nic za darmo już był. Ze mną dzisiaj w odcinku Marcin Krasoń, Oto Dom Analytics. Cześć Marcin. Cześć, dzień dobry. Bardzo serdecznie. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to mam wrażenie, że. Urosły ceny na pewno, wydarzyło się sporo od tamtego czasu, ale w zasadzie zainteresowanie nieruchomościami chyba nawet nie takie samo, chyba jeszcze większe, ale ja tak sobie myślę, że dzisiaj to jest temat tak emocjonujący, że ty jak chyba mówisz w towarzystwie, że zajmujesz się nieruchomościami, to nagle grad pytań z każdej strony musi się uruchamiać, dobrze myślę? Generalnie myślę, że to jest tak, że jak ktoś pracuje w jakiejś branży, jest ekspertem, to potem każdy znajomy albo członek rodziny myślę, że ta osoba wszystko wie i podejrzewam, że dotyczy to osób pracujących, nie wiem, w branży motoryzacyjnej, tak samo jak i w nieruchomościach, no a że temat nieruchomości dotyczy tak naprawdę absolutnie każdego z nas, no bo nie da się ukryć, że każdy gdzieś mieszka, każdy kiedyś mieszkanie kupował, sprzedawał, wynajmował, dom, mieszkanie itd. No to jest oczywiście rzeczywiście temat, temat bardzo powszechny, który pojawia się przy rodzinnych stołach, pojawia się w taksówkach, na spotkaniach, to w pubach dalej, bo ciągle właściwie ktoś Kupuje mieszkanie, sprzedaje mieszkanie, urządza mieszkanie, zmienia mieszkanie. I faktycznie nie jest tak, że bardzo często trafiają się osoby, które chciałyby się czegoś dowiedzieć na, na, na rynku. Niestety, prawda jest taka, że rynek mieszkaniowy to jest bardzo skomplikowany i wielopłaszczyznowy obszar. Dzieje się na nim bardzo dużo. Dzieją się bardzo różne rzeczy w zależności od tego, gdzie dokładnie spojrzymy. No bo rynek mieszkaniowy to z jednej strony są. Ekstremalnie drogie, prestiżowe apartamenty w Krakowie, Wrocławiu czy, czy Trójmieście lub Warszawie. Z drugiej strony są to tak zwane mieszkania budowane w segmencie popularnym, nowe osiedla w największych miastach. Ale rynek nieruchomości, rynek mieszkaniowy to także stare domy położone gdzieś w Polsce Powiatowej, to także gospodarstwa rolne. Gdzieś w dalekich wsiach, gdzie praktycznie wszyscy się już wyprowadzają i nikt nie chce takiej nieruchomości kupić. Ten rynek jest bardzo skomplikowany i złożony. I na pytanie, co słychać w nieruchomościach, najlepiej jest po prostu odpowiedzieć różnie, albo to zależy. To prawda, bój się, że ulubiona odpowiedź analityków to zależy, no ale w tym przypadku faktycznie no jest tak stopień skomplikowania jest naprawdę duży, bo nawet teraz wydawałoby się, że jesteśmy w takim punkcie, w którym trudno jest. Określić jakieś bardzo dokładne parametry. Przed chwilą dosłownie się dowiedzieliśmy, że znowu kredyt 2%, nowy program jest trochę zagrożony, jest tam jakaś awantura polityczna, czy będzie przez wszystkich popierany, czy niekoniecznie. A ja mam wrażenie, że gdzieś ta duża pula ludzi zastanawia się, co z tym w końcu zrobić: czy kupować teraz, czy kupować później, czy się zastanowić, poczekać. Jakby liczba tych pytań się mnoży dosyć istotnie. Yy, tylko ja się zastanawiam, czy. Po tych pięciu miesiącach bez programów wsparcia rządowych, gdzieś w tym zawieszeniu oczekiwaniu, możemy coś wyczytać z konkretnych danych? Czy ten rynek jest w jakimś marazmie, czy ten rynek właśnie wbrew pozorom jest bardzo dynamiczny, bo, bo tam się teraz dużo dzieje, ludzie chcą wyprzedzić jakiś ruch? No, to jest w ogóle świetne pytanie, dlatego że <coughs> duża część yy, ekspertów spodziewała się, że jak wygaśnie program bezpieczny kredyt 2%, który przypomnimy był takim e, dodatkowym boosterem rynku w drugiej połowie ubiegłego, ubiegłego roku. To, że ten rynek no, w jakiś sposób e, stanie, tak? szczególnie rynek kredytów hipotecznych. E, I tutaj zaskoczenie, bo dane e, BIKU, które są co miesiąc pokazywane, jeśli chodzi o liczbę wniosków kredytowych, wskazują, że wcale takiej zapaści, jak można by się spodziewać, nie ma. W kwietniu e, o kredyt hipoteczny wnioskowało ponad 32 tysiące ludzi. To jest naprawdę niezły wynik. No pamiętajmy, że tutaj już nie ma żadnych kredytów z dopłatami. O ile jeszcze w kredytach wypłacanych są te kredyty, o które wnioski były składane pod koniec ubiegłego roku, no to we wnioskach mamy już tylko czyste wnioski, takie bez dopalacza. No i teraz należy no ja sobie bez zadać pytanie, czy nowy program do, do dopłat jest w ogóle potrzebny, bo skoro rynek sobie radzi, tak, ludzie sobie radzą, no bo zaciągają te kredyty. O to, czy rynek potrzebuje wsparcia? Rynek nie, ale czy Polacy potrzebują wsparcia? No, pewnie tak. Pytanie zasadnicze w takiej sytuacji zawsze jest jedno: którzy Polacy i jakiego wsparcia? Ponieważ wszystkie rządy od wielu, wielu lat, tak naprawdę, kiedy myślą o wspieraniu mieszkanictwa, to niestety, ale stymulują popyt, czyli dają ludziom pieniądze, żeby mogli sobie w cudzysłowie taniej kupić mieszkanie. Nie, nie, nie trzeba być alfa i omega ekonomii, czy, czy gospodarki, czy czegokolwiek, żeby wiedzieć, jak będziemy stymulować popyt, to ceny będą rosły. Czyli de facto społeczeństwo będzie kupowało coraz droższe dobra. Mieszkania drożeją, ponieważ stymulujemy popyt. To jest proste. Niestety nikt nie wyciąga z tego wniosku, a może raczej znaczy wyciąga, ale w kalkulacji wyborczej wychodzi na to, że jednak lepiej jest ludziom dać te pieniądze, bo. No, tak działa po prostu kiełbasa wyborcza. No, szczytem tego był program Bezpieczny Kredyt 2%, który, przypomnijmy, działał przez pół roku. To został wprowadzony jako ratunek dla ówczesnego rządu, który chciał utrzymać władzę. I teraz tak, władze uda, się, utrzymać się nie udało. Kupujący natrafili na zatory ogromne w bankach, finalnie ceny wzrosły i tak naprawdę, czy kupiliśmy taniej, no, należy tutaj się zastanowić. No i dla rynku, oczywiście, taki jednorazowy strzał. Też nie był zdrowy. Już sam fakt, że program trwał pół roku, a przecież budowa mieszkania trwa dobre dwa lata, no jest, wskazuje poziom absurdu. Niestety następny program też w jakiś sposób zapowiada się na podobny. Na szczęście są troszeczkę więcej bezpieczników, które mają niejako uchronić nas przed tą sytuacją, że zbyt wiele osób dostanie nagle taki kredyt, że, ci, że na niego nie zasługują i tak dalej, i tak dalej. Nadal jednak wspieramy popyt. Nikt nie sięga tutaj po tę drugą stronę, no jeżeli chcemy zwiększyć dostępność mieszkań, czyli dać Polakom więcej mieszkań, tańszych mieszkań, należałoby wspierać podaż. To, to oczywiście nie jest takie proste, ale no wystarczy się zastanowić, jak w Polsce działają spółdzielnie mieszkaniowe, słabo, TBS, słabo, budownictwo komunalne, socjalne, to są obszary, które można by wspierać. Bardzo fajne pomysły to są tani wynajem z możliwością dojścia do własności. No niestety te pomysły nie za bardzo wypalają w naszych warunkach. I a dużo łatwiej jest po prostu dać ludziom pieniądze, bo to oni, to oni to odczuwają i oddają, rewanżują się, że tak powiem, głosami wyborców. W tej chwili wygląda na to, że ten nowy program, o ile w ogóle wejdzie, bo przypomnijmy, jest to program jednej z partii rządzących, partii rządzących jest cztery. Bardzo trudno jest im się dogadać, nic dziwnego. Mamy już czerwiec, i nadal nie wiadomo, co dalej z programem, ale jeśli w ogóle wejdzie, no to wszystko wskazuje wszystko na to, że nie będzie miał tak ogromnego wpływu na rynek jak bezpieczny kredyt 2% z kilku powodów. Po pierwsze, rok temu rynek był w dużo trudniejszej sytuacji. Dziś jest dużo lepiej, a po drugie, wtedy zapowiedzi tego programu zbiegły się ze zmianą podejścia KNF-u. Wtedy przecież doszło do poluzowania buforu przy liczeniu zdolności kredytowej, dzięki czemu dzięki temu ta zdolność kredytowa Polaków wzrosła i mogli oni kupować mieszkanie. Gdzieś rynek sobie jako tako radzi. Wprawdzie majowe dane od do Analytics mówią o spadku sprzedaży, podaj, trzeci miesiąc z rzędu. Na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali około 3200 mieszkań. To jest relatywnie niewiele, ale to nie jest zapaść. Nic dziwnego, że część kupujących zastanawia się, czy może czekać na ten program wsparcia, a może czekać na spadki cen, bo niektórzy je zapowiadają. No jest to taki, taki dylemat, z którym każdy kupujący się prędzej czy później Spotyka i nic dziwnego, że te decyzje są podejmowane w różny sposób. W takim razie, zanim jeszcze przejdziemy do potencjalnego innego programu czy świata, realiów nieruchomości bez żadnych rządowych dopłat, czy my dysponujemy w ogóle jakimś sensownym podsumowaniem tego, jak wpłynął na rynek bezpieczny kredyt 2%? Bo ostatni odcinek nagrywałem właśnie z takimi dywagacjami, różnymi danymi, co tam właściwie się zadziało i czy jesteśmy w stanie do tego dotrzeć. I przyznam szczerze, tak po prostu po dziennikarsku, miałem duży problem. Jakieś zlepki danych z różnych instytucji, ale. Zawsze gdzieś tam ideologicznie myślałem, że jeśli myślimy znowu nad wprowadzeniem dużego programu i wpompowaniem miliardów w rynek, to wypadałoby bazować na jakichś sensownych danych. Może ty jakimiś lepszymi dysponujesz, czy się gdzieś podzielisz, czy możemy jakoś zmierzyć sensownie wpływ bezpiecznego kredytu 2% na to, co się w polskim rynku nieruchomości zadziało? Nie, no cudów nie ma. Tutaj nie da się tak bardzo jednoznacznie wskazać, bo przecież trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że duża część kredytobiorców którzy zaciągnęli ten kredyt z dofinansowaniem i tak by wzięła kredyt. Więc nie jest to takie jednoznaczne. Poza tym na rynek wpływa też bardzo dużo innych czynników. Co się dzieje w gospodarce z inflacją, z bezrobociem, to co się dzieje za granicą, tak? no bo nie da się ukryć, że jesteśmy pod wpływem tego, co pod wpływem wojny w Ukrainie, że na dodatek jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i to co się dzieje w Unii i w gospodarce globalnej też ma na nas wpływ, a w tym wszystkim są przecież jeszcze emocje. Bo te emocje kupują... To nastroje konsumentów są bardzo istotnym wskaźnikiem. I teraz, gdybyśmy chcieli jakoś odseparować te konkretne czynniki, to trzeba by przyjąć bardzo dużo założeń. One są tak za bardzo niemożliwe. Możemy sobie troszeczkę dywagować i spojrzeć na przykład na to, w jaki sposób ten, ten program wpłynął na ceny mieszkań. No, jak już wspomniałem wcześniej, absolutnie nie da się ukryć, że wspierając popyt pomagając niejako ludziom kupić mieszkanie, dając im do tego dofinansowanie, no, stymulujemy wzrost cen. Raczej nikt nie ma wątpliwości co do tego, że program ten wzrost cen wpłynął. Natomiast oczywiście nie da się powiedzieć jak bardzo, tak? I ile z tego wzrostu to była zasługa tego programu. Z drugiej strony, program spowodował zamieszanie na rynku, jeśli chodzi o to, kiedy ludzie kupowali mieszkania. No bo pamiętamy taką sytuację z przełomu 2022 i 2023. Wtedy na rynku rzeczywiście panowała, nie wiem czy możemy powiedzieć, zapaść, ale na pewno była to trudna sytuacja. Tak? Sprzedaż. Wysokie stopy procentowe, skatka, cały czas w tle wojna. W tle wojna, wysokie stopy trudności w do, otrzymaniu kredytu hipotecznego, i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy sobie spojrzeli wtedy na rynek kredytowy, no to tak jak wspomniałem, tych wniosków kredytowych w kwietniu było 32 tysiące, no to pod koniec 2022 to było kilkanaście tysięcy, czyli prawie trzy razy mniej. No to pokazuje rzeczywiście, że sytuacja na rynku nie była łatwa. nie teraz w tamtej sytuacji wychodzi minister. Mówi, że wprowadzimy program dofinansowania, zapowiedział to bodaj w styczniu, program miał ruszyć od początku lipca i że wszyscy się pieniądze, kupić taniej tanie mieszkania. No to ci, którzy chcieli z tego programu w lipcu skorzystać, pobiegli na przykład do biur sprzedaży deweloperów rezerwować mieszkania. No bo jak będę chciał kupić mieszkanie, mam rzeczywiście możliwość skorzystania z takiego programu. No to czemu by sobie takiego mieszkania już teraz nie zarezerwować? No, część deweloperów na początku była ostrożna, ale potem się przekonali. Faktycznie wiosną dało się podpisać umowę rezerwacyjną z deweloperem, gdzie tam z zawarciem tego warunku tej transakcji było uzyskanie tego kredytu z dopłatu. Ale to nie koniec, bo przecież nie wszyscy Polacy mogli z tego programu skorzystać. Co to oznacza? No, oznacza to mniej, mniej więcej tylko tyle, że te osoby, które planowały zakup mieszkania, na przykład w drugiej połowie, tego roku, albo wciąż były w procesie decyzyjnym, część z nich przyspieszało ten, swoją decyzję zakupową, bojąc się o to, że ta oferta się skurczy, no bo wszyscy zaczęli kupować, to jest takie klasyczne FOMO, tak, to, to, to zjawisko, które znamy z bardzo wielu, bardzo wielu obszarów, on dotyczy także rynku mieszkaniowego, zaczęło się bardzo dużo o tym mówić, że wszyscy będą kupować mieszkania, że zabraknie ofert i tak dalej, nic innego, rzeczywiście tak się stało. Co, co ciekawe, to Najbardziej ten to nie jakiegoś słowa użyć wymiecenie oferty było widoczne w Krakowie. W Krakowie oferta deweloperów spadła o połowę, podobnie spadła oferta, jeśli chodzi o rynek wtórny. A tak naprawdę w, w ubiegłym roku w Krakowie bardzo trudno było kupić mieszkanie w sensownym miejscu i cenie, bo po prostu takiej oferty no, nie było. Ale teraz ten projaw sprawił, że ludzie zmieniali. Timing swojego zakupu mieszkania, albo przyspieszali te decyzje, albo czekali na, na, no, na ten kredyt. Wprowadziło to spore zamieszanie. Potem, jak ten program zaczął działać w lipcu, no to tłumy no, tych potencjalnych kupujących ruszyły dokąd? do banków, no, składać te wnioski. No i jak dobrze pamiętamy, w wielu bankach pojawiły się zatory i analiza wniosku kredytowego trwała dobrych kilka miesięcy, a nawet duże kilka miesięcy. Tak, no, wprowadziło to spore zamieszanie na rynku, moim zdaniem zupełnie niepotrzebne, bo. Rynek mieszkaniowy, zresztą każdy rynek, każdy biznes e, lubi spokój i bezpieczeństwo. E, zarówno kupujący, sprzedający, e, podmioty profesjonalne, osoby fizyczne i tak dalej, no, chcą wiedzieć, co będzie za jakiś czas. Tak? Postawmy się w sytuacji kupującego, bo tak tutaj nawiązałeś, że ludzie się zastanawiają, czy kupić teraz, czy czekać, no, zawsze tych pytań jest dużo, prawda? E, czy kupię taniej, czy kupię drożej, jaki kredyt dostanę, no, bo oferty banków też się zmieniają. Ale to jest tylko jedna strona. Po drugiej stronie są podmioty profesjonalne, na przykład deweloperzy czy agenci nieruchomości, no i dla nich planowanie biznesu w tak nieprzewidywalnym otoczeniu też jest bardzo trudne. No tak jak mówię, sama budowa mieszkania trwa dwa lata. Jak dodamy do tego projektowanie, zakup działki itd. To wybudowanie mieszkania przez firmę deweloperską mówię kilka lat. I jeżeli teraz widzimy taki strzał popytu półroczny, no to bardzo trudno jest zaplanować biznes na, na, na kolejnych parę lat, tak? a przecież to są duże firmy, które swoje działania planują na dużo dłuższe okresy niż, niż te kilka miesięcy. Więc ten program spowodował duże zamieszanie i no oczywiście trudno powiedzieć, jakby sobie sam rynek poradził bez niego, bo tutaj się zbiegły dodatkowe pozytywne okoliczności, sygnały z naszej gospodarki były dobre. Tak, no nie zaatakował nas bezrobocie, wynagrodzenie Polaków rośnie, nic złego się z naszą gospodarką nie stało, wojna też póki co na nasz rynek nie wpłynęła, a wpływ może mieć oczywiście bardzo różnoraki, no i dzięki temu rynek, rynek się obronił, obronił pod kątem wolumenu sprzedaży, no natomiast dla kupujących złe wiadomości, no to, 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 to były wysokie ceny, tak, no bo nawet teraz, ostatnie miesiące to już jest trochę takiego uspokojenia, jeśli chodzi o ceny, a mimo tego, rok do roku na rynku deweloperskim w, w Krakowie, Łodzi i Warszawie wzrosty cen przekraczają 20%. To jest dość dużo. I, I jak ktoś szuka mieszkania, na przykład od roku, pamiętajmy, że zakup mieszkania to nie jest taki impulsywny zakup, że idziemy do sklepu i od razu te pieniądze wydajemy. Ludzie się do tej decyzji przygotowują, robią dokładny research. Średnio to trwa 5-6 miesięcy, a skoro średnio tu są ludzie, którzy na przykład czekają rok. No i teraz zobaczmy sobie kogoś, kto rok temu oglądał jakieś, jakieś, jakieś mieszkanie. On kosztowało na przykład milion złotych i dziś ogląda podobne i to mieszkanie kosztuje milion dwieście albo jeszcze więcej. No to dla tych ludzi to też może być spora niespodzianka, prawda? Ta sytuacja jest dynamicznie się zmienia i na pewno przydałoby się troszkę uspokojenia. Ja mam trochę wrażenie też przez to, co powiedziałeś, przez te niestabilne warunki, że z jednej strony mamy tu dużo niepewności, z drugiej strony można tu wyczuć okazję do szybszego zarobienia. I tak jak kiedyś nieruchomości były jakimś elementem, Długoterminowego portfolio inwestycyjnego, no i to jest jak najbardziej okej. Okay. Tak, teraz mam takie wrażenie, że w ostatnich latach stało się dużo bardziej spekulacyjnym towarem. Nie masz takiego wrażenia, że szczególnie jeszcze to dolanie paliwa w postaci bezpiecznego kredytu. No, teraz mamy jeszcze w ogóle dyskusję wokół zjawiska flipowania mieszkań, które kiedyś było pojęciem naprawdę takim bardzo, bardzo wąziutkiej branży, która gdzieś tam się tym zajmowała. Czy my trochę też nie przesadziliśmy w kontekście czysto spekulacyjnym? Tego jest po prostu na rynku bardzo dużo. No trochę tak. To jest kłopot taki, że mieszkanie jest, ono jest narzędziem do długoterminowego lokowania środków, tak jak powiedziałeś. Nie da się ukryć, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, ale przede wszystkim mieszkanie zaspokaja potrzebę dachu nad głową, zwykłej ludzkiej potrzeby posiadania dachu nad głową, która dotyczy absolutnie każdego z nas. Tak? No i teraz, kiedy za bardzo wchodzimy tutaj w spekulacyjne tematy, no to dla tych kupujących, którzy. Dla których mieszkanie ma zrealizować tu ich potrzebę dachu nad głową, robi się kłopot, bo spekulacja no, jednak prowadzi do szybszego wzrostu cen. Rzeczywiście w momencie w takiej dynamicznych zmian pojawia się taka pokusa, właśnie takiego krótkoterminowego inwestowania w mieszkania. Widać w ogłoszeniach sprzedaży na rynku wtórnym, wzrost liczby mieszkań kilkuletnich. To są mieszkania, które były kupowane na przykład w okresie bardzo wysokich stóp procentowych i inflacji. No bo jak myślimy o inflacji dobijającej do 20%, to trzymanie pieniędzy w banku, no delikatnie mówiąc, było niekorzystne dla portfela. To Ludzie szukali rozwiązań. Jednym z tych rozwiązań było oczywiście kupowanie mieszkań i nie brakowało osób takich, Powiedzmy gdzieś tam zamożnych, które kupowały mieszkanie, i nawet nie odbierały do nich kluczy, ponieważ to mieszkanie nie miało trafić na rynek najmu. Ono nie miało być urządzone, wyposażone, przygotowane do zamieszkania. Ono miało być tylko i wyłącznie lokatą kapitału, takim przyczy... sposobem na przeczekanie tego trudnego okresu. No i teraz ten najtrudniejszy okres minął. Nie ma co do tego wątpliwości, tak, że inflacja chociaż pewnie jeszcze wzrośnie, ale to już takich poziomów jak były, miejmy nadzieję, nie będziemy obserwować. No i, i, i ci ludzie. Niejako tą swoją inwestycję, ten cel zrealizowali. No i teraz wprowadzają te mieszkania do sprzedaży. Tak? I zjawisko flippingu to zupełnie inna sprawa, no bo tutaj mamy jeszcze krótszy okres inwestycyjny, mamy też rynek wtórny, w to wszystko wchodzi. tak? No bo flipperze często kupują na rynku wtórnym mieszkanie, które można troszeczkę na szybko poprawić jego standard, tak? zwiększyć wartość. No i jak najszybciej zarobić. Do tego dochodzi jeszcze zjawisko dzielenia mieszkania na mniejsze nieruchomości, tak, i potem wynajmowania czy coś. No tu już wchodzimy w obszar tak tzw. patodeweloperki, która z deweloperką tak naprawdę nie ma kompletnie nic wspólnego, bo nie robią tego deweloperzy, tylko, tylko część fliperów. Bo też, znowu, żeby nie było flipping, nie jest takim złym zjawiskiem. Wszystko zależy od tego, jak będziemy to robić, prawda? Jakie będzie miało to wpływ na rynek i na ile etycznie będziemy postępować. Więc to jest to oczywiście dość, dość skomplikowany temat, ale tak jak powiedzieliśmy na początku, no należy pamiętać, że mieszkanie jako, jako towar inwestycyjny, jako dobro inwestycyjne no spełnia kilka różnych celów i każdy patrzy na nie inaczej. Ja też bardzo często w takich rozmowach staram się odseparować to, co jest w takiej naszej gdzieś bańce medialnej i często jest mocno uwypuklone, bo mam wrażenie, że jak się zaloguje na X-a, czy dawnego Twittera, no to Flipper jest głównym wrogiem narodu dzisiaj, chociaż nikt nie jest w stanie procentowo na przykład wskazać, jaki to jest udział jakiegoś segmentu nieruchomości w konkretnych miejscach. Ja próbowałem się takiej rzeczy dowiedzieć i to nie jest takie proste, a mam wrażenie, że czasami mocno wyolbrzymiamy niektóre zjawiska, więc też czasami pytam, jak to można osadzić mniej więcej w danych, czy tak jak te prognozy, o których mówiłeś, że bez, bez projektów, które wspierałyby popyt, teraz nagle rynek się załamie. Pokazujesz dane z ostatnich miesięcy, rynek ma się całkiem dobrze. To idąc y, tym tokiem myślenia, a gdyby jednak politycznie nic się nie dogadał, nie będzie kredytu 0%, rynek zostawiamy samemu sobie, może kiedyś się doczekamy jeszcze wsparcia strony podażowej, ale na razie po prostu zero. Nic tam się absolutnie nie dzieje. Czy takie analizy już może robiliście? Jest w ogóle próba oszacowania, co by było, gdyby faktycznie nie było żadnego programu wsparcia kontynuacji? Ja myślę, że, że rynek się nie zawali. Nic wielkiego się nie stanie. No pokazuję to po prostu pierwsze miesiące tego roku. No i nawet właśnie biuro informacji kredytowej, które publikuje też komentarze na temat tego, co dzieje się na rynku kredytowym, no tam analitycy MBICu byli sami zaskoczeni zainteresowaniem kredytami aktualnym, tak? To, to zainteresowanie przerosło ich oczekiwania. Moje też. Podziewałem się, że będzie mniej chętnych na te kredyty, a jednak nie, bo pamiętajmy, że to mieszkanie, które spełnia potrzebę mieszkaniową, mi potrzebę zapewnienia dachu nad głową, ta potrzeba nie znika. No, jeżeli ktoś. Rozrasta mu się rodzina na przykład, tak? Taka podstawa, do kiedy zmieniamy mieszkanie. No to to, że nie kupimy tego mieszkania w tym miesiącu, ani w następnym, to w kolejnych miesiącach ta potrzeba nie zniknie. To mieszkanie nadal będzie tej rodzinie potrzebne. I prędzej czy później na jakiś sposób tę swoją potrzebę zrealizuje, czy to na rynku pierwotnym, w trudnym, czy na rynku najmu, ale na pewno gdzieś będzie mieszkać. No i to jest. To jest ten bardzo istotny taki element. Natomiast bardzo ciekawy wątek poruszyłeś co do skali flippingu. Jak gdzieś na jakiejś konferencji widziałem jakieś badania i to było w jakiś tam sposób policzone. Oczywiście skala tego jest niewielka. To troszeczkę tak jak z PRS-ami, czyli funduszami kupującymi mieszkania na wynajem. Bardzo dużo hałasu. Jak się przyjrzeć danym, no to ten najem od PRS-ów to jest bardzo mały póki co odsetek rynku i, i, i wpływ na, na rynek jest, jest niewielki. Ale to są tematy dosyć nośne, podobnie zresztą jak wspomniana przeze mnie deweloperka, która statystycznie z deweloperami ma mało wspólnego, ale się klika, jest obrazek, tak, jest jakiś mały plac zabaw, nikt nie wnika dlaczego tak, a nie inaczej, jakie są zasady, ale się, ale się klika i się szeruje dalej. Nie? I to są takie chwytliwe tematy. Jak mamy nudę na rynku, no to nikt nie chce o niej mówić, bo to jest po prostu nudne, no co w ciągu sześciu, w ciągu sześciu miesięcy ceny mieszkań wzrosły o 3%. No tak, nic się nie dzieje, prawda? Chociaż ja mam wrażenie, że nam by się przydało i na rynku kapitałowym, i na giełdzie, i właśnie na rynku nieruchomości. Chociaż trochę uspokojenia po tej trylogii na pewno. od 2020 roku, w zasadzie to, ile rzeczy się wydarzyło na tych rynkach i jak dużą zmienność zobaczyliśmy, też sporo danych wskazuje już z całego świata, że takby ten okres trzymania czegokolwiek w portfelu drastycznie się skrócił. I to jest w dużej mierze oparte oczywiście o rynek kapitałowy, ale jak patrzę na nasz rynek nieruchomości, o tym co mówiliśmy, to też coś w tym jest, że ktoś gdzieś teraz kupuje spekulacyjnie mieszkanie po to, żeby je sprzedać jeszcze może w tym roku, może w przyszłym i to w zasadzie jest taka transakcja, a nie element portfela inwestycyjnego. I gdzieś w tym zamieszaniu ja się zastanawiam, co można doradzić tym, którzy faktycznie teraz dla siebie szukają mieszkania? Jak nie zwariować w tym szumie informacyjnym? Czy ty może masz jakieś podejście do tego tak? Spokojnie, systematycznie, udrukcili wdech i co Zacznę od pierwszej części wypowiedzi, która dotyczyła tego, że ludzie kaszują te, te mieszkania. Jak ktoś kupił mieszkanie inwestycyjne i je sprzedaje, no to będzie miał gotówkę i on coś musi z nią zrobić. No i to jest też zawsze kwestia tego, żeby się zastanowić, co dalej z tymi pieniędzmi. Nie? No bo, na przykład, dziś nieźle wygląda ostatnia promocja obligacji skarbowych. Tak, te odsetki wyglądają coraz ciekawiej, no ale w tych trudnym okresie, kiedy mieliśmy wysoką inflację, obligacje wcale nie były tak dobrze oprocentowane i rzeczywiście mieszkanie wydawało się być lepszym rozwiązaniem. Także to jest zawsze, z tym pieniędzmi coś trzeba zrobić. Natomiast co do osób, które szukają mieszkania i się zastanawiają kiedy, jak, dlaczego, to ja od wielu, 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 wielu lat Mam jedną odpowiedź: znaleźć takie mieszkania, w którym będzie nam się dobrze żyło i wtedy je kupić. Próba utrafienia w jakiś tam dołek cenowy to jest właśnie spekulacja, tak? bo jeżeli będziemy celowali w to, że kupimy mieszkanie taniej i na przykład będziemy czekać pół roku, kto wie, może kupimy taniej, ale możemy też kupić o 10% drożej. No i to jest właśnie tak naprawdę już spekulowanie. Natomiast dużo większy wpływ na to, czy kupię mieszkanie za 600 tysięcy, czy za 630, ma jakość tego mieszkania i to, czy ono spełni mojej oczekiwania. moje oczekiwania. Mojej rodziny, tak? No bo to zwykle jednak mówimy o gospodarstwie domowym. I, I tu mówię o tych oczekiwaniach pod, pod każdym względem, tak? Z jednej strony lokalizacja, na przykład dojazdy do pracy, z drugiej liczba pomieszczeń, nawet liczba łazienek, tak? strony świata. To jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, jak nam się żyje i jak nam się mieszka. No co z tego, że kupię mieszkanie trochę, trochę taniej jak będę wydawać masę pieniędzy na paliwo, tracić masę czasu na dojazdy, albo będę musiał wozić dziecko do przedszkola każdego dnia, I skażę się na bycie taksówkarzem własnych dzieci, tak? no bo takich sytuacji też niestety nie brakuje. E, oczywiście do tego dochodzi budżet i nasze możliwości jakie mamy przy, przy takim zakupie mieszkania, no bo wiadomo, że każdy chciałby mieszkać w fajnej lokalizacji, mając park za oknem, tak, szkoły podstawowe, przedszkole w zasięgu kilkuminutowego spaceru, ale to jest oczywiście mrzonka, to jest nie do zrealizowania, bo w tym wszystkim jeszcze są nasze możliwości finansowe. Ale jak już te możliwości mamy, no to naprawdę absolutnie najważniejsze jest dla mnie znalezienie odpowiedniego miejsca do życia. Odseparowujemy to mieszkaniowe cele od tego po prostu, co się dzieje z cenami, od tego, jaką czasami mamy karuzelę, zamieszanie i to, co słyszymy w mediach. No tak, tak prawda jest tak, że od nie wiem, 2018-19 jakbyśmy się skupili na czytaniu czy to Twittera, czy komentarzy na portalach typu bankier.czymany.pl, no to tam już te 5-6 lat temu nie brakowało, nie brakowało osób, które wieszczyły, że zaraz ceny mieszkań zaczną spadać, że deweloperzy w ogóle pobankrutują i w Warszawie będziemy kupować mieszkania po 7-8 tysięcy złotych za metr. Okej, okay, kupujemy za 17,5 w tej chwili średnio w Warszawie, nawet przypominam, że jak wybuchła pandemia wiosną 2020 roku, to wtedy te takie głosy o tym, że ceny mieszkań wreszcie spadły, one się spotęgowały. Wspomogła to, to analiza jednej z szanowanych instytucji finansowych, która zapowiadała spadki cen o 20-30%. No ci t, 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 tacy krzykacze, którzy tak bardzo wyczekują tych spadków cen, bardzo się uchwycili tych, tych prognoz. Od tamtego czasu ceny mieszkań wzrosły o dobrych kilkadziesiąt procent. Wzrosły a nie spadło. To jest rynek bardzo nieprzewidywalny. I teraz nie chodzi o to, żeby, żeby że komuś, jakimś siłom nieczystym na tym rynku zależy, żeby te ceny rosły. No nie, przecież deweloper to też jest przedsiębiorstwo i deweloper kalkuluje sobie inwestycje, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki. Tak? To, to, to nie jest tak, że deweloperzy płacą dziennikarzom, analitykom, ekspertom za to, żeby oni wieszczyli wzrosty cen. No, no bez przesady. To byłoby zbyt proste wytłumaczenie świata. Świat tak po prostu nie działa. Rzeczywistość jest taka, że zmienia się też struktura mieszkań w Polsce. To nie jest tak, że my dziś handlujemy czy wynajmujemy takie, takie same mieszkania jak 10, 20 albo 30 lat temu. Jak sobie przypomnę, kiedy ja studiowałem i wynajmowałem mieszkanie w Warszawie, no to absolutnym standardem była stara, stara kanapa, brzydki dywan, brudne firany i myblościanka komunistyczna. Tak? Dziś duża, ogromna część mieszkań na rynku najmu to są mieszkania nowe lub prawie nowe. To jest zupełnie inna bajka. To jest totalnie nieporównywalny towar przecież, tak? Jeżeli dziś w strukturze sprzedaży mamy dużo mieszkań wybudowanych w ostatnich latach, no bo ich jest po prostu coraz więcej, no to też nie ma co porównywać gruszek z jabłkami i trzeba po prostu bardziej przeglądać się temu, co się rzeczywiście dzieje i tak jak powiedziałem wcześniej, skupić się na swoich potrzebach, a nie na próbie wygrania z rynkiem, bo to jest trochę tak jak pójście do kasyna, i, e, a mi się na pewno uda, tak? Albo z Bookmacherem. No? Gdybyśmy wygrywali z Bookmacherem, to nigdy nie istniał tak samo jak kasyno. A wspomniałeś też jeszcze o tym procesie planowania przez deweloperów, który jest no, niesamowicie ważny, bo jak spojrzymy na ostatnie lata to w zasadzie nikt inny prawie nie buduje. Jeśli, jeśli byśmy po, połączyli te wszystkie inne możliwości no i zestawili je z liczbami, no to faktycznie mieszkania w tym kraju dostarczają deweloperzy. No ale ostatnio ewidentnie medialnie deweloper i jego wysoka marża, to też jest ten temat ostatnich miesięcy gorący. Jakim cudem on takie duże marże wyciąga i czy to jest etyczne? Ja absolutnie tak daleko nie sięgam i mam dosyć wolnorynkowe podejście, żeby tutaj nie oceniać w jedną i w drugą stronę, ale zastanawiam Zastanawiam się, czy technicznie rzecz biorąc, jak patrzysz na ten rynek, co by się musiało stać, żeby te marże spadły? Po prostu, jak dzisiaj wygląda ten rynek na tych bieżących danych? Czy ta sytuacja jest w ogóle realna w najbliższych kwartałach, latach? No, prawdą jest, że te marże deweloperów wracają niczym bumerang. Regularnie się pojawiają w przekażdżu medialnym, w jakichś dyskusjach społecznych. Tylko nieliczni wchodzą tylko troszkę w ten temat głębiej, że pierwszy to jest marża brutto, a przede wszystkim to jest marża rozłożona na kilka lat. Nie no jest tak, że deweloper stryknie dwa razy i w ciągu miesiąca zniczo, znikąd ma mieszkanie, dolicza sobie do niego 30% i sprzedaje z 30% zyskiem. No nie, to tak nie działa. Zdecydowanie tak nie działa. Oczywiście, że zyski deweloperów są no, wysokie, dość wysokie zwał jak zwał. Ale deweloper to jest firma. Firma co do założenia istnieje po to, żeby zarabiać, tak samo jak każda inna firma, tak, tak samo jak sklep spożywczy, jak rolnik prowadzi działalność po to, żeby zarabiać, czy, czy, czy korporacja też istnieje po to, żeby, żeby zarabiać. No oczywiście dyskusyjnym zawsze jest, kto powinien zarabiać ile, ale jeszcze nigdy w naszym kraju nie zdarzyło się, żebyśmy jako naród przyjęli konsensus, że Zarobki tych bogatych czy tych więcej zarabiających są ok. Zawsze będziemy mówić, że są zbyt wysokie. I kłopotem nie jest to, że deweloperzy zarabiają zbyt dużo. Kłopotem jest to, że nie buduje nikt inny, bo o ile domy jednorodzinne powstają cały czas w wyniku inwestycji osób indywidualnych. To jest normalne, zawsze tak było. Ale mieszkań niestety nie buduje nikt inny. Ja już wcześniej wspomniałem o tym, że mm, mm, spółdzielnie mieszkaniowe nie budują, że TBS-y nie budują, że samorządy nie budują. No i to jest właśnie to, bo gdybyśmy mieli ten ciężar. Budowy Polski, bo nie da się ukryć, że budowa mieszkań to jest budowa kraju, tak? Budowa miast, bo to są niezwykle ważne elementy naszej infrastruktury życiowej. Gdyby ten ciężar miał trochę więcej nóg niż tylko deweloperzy i ci indywidualni inwestorzy, którzy budują nogi, to byłoby dużo lepiej, tak? Byłoby dużo zdrowiej dla wszystkich. A tymczasem żadne z ostatnich rządów nie, nie pochylił się nad tymi innymi formami budownictwa, tak? I, i niestety one wszystkie kuleją. Pojawiają się pomysły, one się nie za bardzo udają. No i ten rynek, niestety, wygląda jak wygląda. To jest tak, że my potrzebowalibyśmy tańszych mieszkań, ale nie tańszych, dlatego że deweloperzy obniżą ceny, tylko tańszych, dlatego że będzie je taniej budować, bo na przykład samorząd odda grunt w zamian za coś, bo skarb państwa albo jakieś agencje rządowe oddadzą grunt, bo ktoś tutaj jakiś sensowny program budowy tanich mieszkań wprowadzi. To w ten sposób powinno działać. No, 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 mi się wydaje, że jedno z pierwszych nagrań, jakie my robiliśmy, bardzo, bardzo dawno temu. Spokojnie, naście lat temu był też o programach dopłat, tylko wtedy była rodzina na swoim, rodzina na jeszcze kraju. później kolejne po prostu e, jedno było po dla młodych i to wszystko było to samo, czyli dawanie gotówki. Ludziom, których i tak stać na zakup mieszkania, no bo jeżeli ktoś może wziąć kredyt hipoteczny, to to w jakiś sposób, tak, za pomocą finansowania bankowego, go stać. Jedynym takim pomysłem, który na początku, powiedzmy, był zapowiadany jako, jako pomysł dla innych ludzi, był program Mieszkanie Plus. On, no wprost, tak, było powiedziane, że to mają być mieszkania dla tych, których nie stać na kredyt, nie stać na rynkowy zakup, nie stać na rynkowy wynajem, ale jednocześnie mają przychody. Tak? bo to jest oczywiście istotne. Dlatego, że program Mieszkanie Plus o, parę razy wstawał, pytywał się o własne nogi, dziś już nikt o nim nie chce za bardzo wspominać, i się to po prostu nie udało. A muszę przyznać, że jeśli chodzi o takie, użyję troszeczkę górnolotnego słowa, ideologiczne założenia, to był to chyba najlepszy program od wielu, wielu, wielu lat w naszym kraju. Szkoda, niestety, ale jeszcze w takim razie skończyłbym jeden wątek, bo wspomnieliśmy o tym straszeniu, że co jakiś czas pojawia się ktoś, kto wie jeszcze, że tu spadną ceny, tu się rynek załamie. I można powiedzieć, że tak jak na rynku kapitałowym, tak i na rynku nieruchomości, to jest raczej jakaś stała, że tacy ludzie muszą być, czasem są antywskaźnikami dosłownie, ale teraz nie dochodzą słuchy, że Następna prognoza, która będzie dosyć mocno modna, to oczywiście są regulacje unijne, które sprawią, że znowu nam się jakoś rynek załamie. No bo trzeba będzie sporo rzeczy docieplić, trzeba będzie sprawić, że będziemy dużo bardziej wydajni energetycznie i jak sięgniemy po te wszystkie inwestycje infrastrukturalne, zrobi nam się tego tak dużo, że to nas przygniecie i będzie koniec świata. Czy ty już sięgałeś do tych analiz, czy sam próbowałeś podejść do tego, jak to się może realnie przełożyć? W najbliższych latach na polski rynek nieruchomości. No te czynniki zewnętrzne są oczywiście bardzo ważne. Takim podstawowym, podstawowym rzeczą, która się teraz, zaraz już będzie zmieniać, jest zmiana warunków zabudowy. Tak? Gdzie deweloperzy będą musieli rzadziej budować. Będą musiały być większe odległości. I teraz czy to znaczy, że mieszkania będą tańsze? No właśnie odwrotnie, bo jak na danej powierzchni możemy mniej wybudować, to mieszkania będą droższe. Przeciekawym dla mnie hasłem jest, że. Rynek się załabi. No to weźmy sobie, nikt nie kupuje mieszkania od deweloperów. Sprzedaż spadła tam, tak jak myśmy w maju, ponad 3000 w siedmiu największych miastach spadła do 50 mieszkań. Nie? Co się dzieje? No, deweloperzy przestają budować, bankrutują, upadają. Twitterowcy są najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo wreszcie ci chciwcy deweloperzy upadli. Ale co to oznacza? Ile osób straci pracę? Ile innych branż ucierpi? No, bo przecież mieszkaniówka to nie jest tylko wybudowanie mieszkania przez dewelopera. Pomijając fakt, ile osób buduje to mieszkowanie, mieszkanie same w sobie, tak? Fizycznie. No to przecież potem jest cała wykończeniówka. Gdzieś ludzie w ogóle muszą mieszkać, prawda? Są firmy, które dostarczają różne rozwiązania, najróżniejsze, od wind, poprzez, nie wiem, oświetlenie, balkony, wyposażenie tych wnętrz, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromny, przeogromny segment gospodarki, który kiedyś Polski Rząd Rzeczywistych i Deweloperskich pokazywał się tam wyliczenia, jak wiele osób Pośrednio niejako e, pracuje w mieszkaniówce i to są naprawdę ogromne ilości. Dla naszej gospodarki to na pewno nie byłoby dobre. Podobnie jak, nie wiem, przykładowo, upadło, jakby zaczęły banki upadać, tak? Byłaby katastrofa, to czas, by jasno powiedzieć. No. no to w takim razie my na szczęście będziemy operować na bardzo konkretnych danych, których tutaj już sporo tutaj ich, o nich wspomniałeś i je pokazałeś, w razie czego też wszystkich ciekawskich odeślę do wszystkich linków, które znajdują się pod tym nagraniem, bo rynek nieruchomości tak jak wiele rynków, nie tylko inwestycyjnie, ale też przede wszystkim patrząc na nasze potrzeby życiowe, no powinien się opierać na konkretach, konkretnych danych, konkretnych fajnych rzeczach, które między innymi ty w Otodom Analytics regularnie badasz. Bardzo ci dziękuję za odwiedzenie ponowne podcastu Nic za Darmo. i Nie będę pytał o to, czy ceny urosną, czy spadną, i nie będziemy tych prognoz próbować z szklanej kuli wywróżyć, ale najważniejsze jest to, żebyśmy z chłodną głową w oparciu o dane mogli do tego rynku po prostu podejść. A już najlepsze są te komentarze, które pod takimi jakimiś prognozami mówią, że prognozujący chciałby sprzedać swoje mieszkanie, by kupił inwestycyjnie. No i sprzedaj, co zrobić z tymi pieniędzmi? No kupi następne, ale przecież już ceny będą spadać. To bez sensu byłby ten zakup, nie? Jakoś to czasami w tych wszystkich komentarzach brakuje mi takiej... Elementarnej logiki. No, niestety. Niestety, ja tu zawsze e, si, uwielbiam przytaczać wszystkie książki typu factfulness, na czym się opierają teorie spiskowe i tego typu rzeczy, które gdzieś tam obnażają nam te mechanizmy, że świat nie jest tak prosty, jak byśmy chcieli, żeby był. E, I mam nadzieję, że ten podcast i nasze rozmowy też wszystkich do tej koncepcji przybliżają. A my w takim razie pewnie jeszcze będziemy się widzieć, słyszeć niejednokrotnie, no bo rynek nieruchomości pełen ciekawych rzeczy, ciekawych zmian. No i tak jak zaczęliśmy od tego rozmowę, dla każdego to jest rynek bardzo ważny, więc bez wątpienia będzie tutaj jeszcze wracał do podcastu nic za darmo. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję, Marcin Kracoń, Oto Dom Analytics i słyszymy się jeszcze niejednokrotnie w temacie nieruchomości.